W lokalnej społeczności Suwalszczyzny luteranie pojawili się w 1792 roku, kiedy na mocy nadania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Chmielówce osiedliło się 40 rodzin ewangelickich, które utworzyły pierwszą parafię. W 1841 roku zakończyła się budowa kościoła ewangelickiego w Suwałkach i siedziba parafii przeniosła się do naszego miasta. Kościół był doprojektowany jakby do całego założenia tej miejskiego i ratusza i centrum miasta, neoklasycystyczny. W zasadzie w niezmienionej formie jest do dzisiaj. Jedna taka zewnętrzna zmiana, no to był chełm wieży w latach 20. ubiegłego wieku. Przy remoncie kościoła takim gruntownym także wymieniono ten hełm, uszkodzony w wyniku uderzenia pioruna. Od początku istnienia parafia była niezwykle gościnna. Służyła obok luteran wiernym kościoła ewangelicko-reformowanego. Po wojnie na krótko świątynia trafiła do rąk katolików, a do prawowitych właścicieli wróciła w 1952 roku. Dziś służy dalej parafii luterańskiej do tego momentu, a gościnnie także parafii prawosławnej, z czego jesteśmy szczęśliwi i możemy tak funkcjonować razem, myślę, jeszcze długo, bo nam naprawdę te współużytkowanie całkiem dobrze wychodzi. Jednym z największych skarbów parafii są znajdujące się w kościele organy. Organy są takim szczególnym elementem tej wnętrza kościoła, zakupione w około 1850 roku z pracowni w Łomży u pana Dłużewskiego. Zostały zakupione przez oficerów 8. estońskiego pułku piechoty, który tutaj stacjonował w Suwałkach. No, Estończycy, jakby, tak samo jak Łotysze, są ewangelikami. No i ci oficerowie tutaj przychodzący na nabożeństwa razem z żołnierzami ufundowali do tego wnętrza te organy, które praktycznie funkcjonowały do czasów wojny, no później zostały rozgrabione, zniszczone, uruchomione końcem lat 80. tutaj, dzięki też Suwalskiemu Towarzystwu Muzycznemu i tutaj parafii, no udało się te organy jakoś uruchomić, aczkolwiek no, to jest instrument, który wymaga no, ciągłej renowacji. Ta z lat 80. zakładała tylko odbudowę prospektu i uruchomienie części manuału, zaś cała sekcja basowa no, nie była praktycznie naprawiana. No, dziś musimy całość organów wyremontować. No, chcemy, żeby one dalej służyły nie tylko naszej społeczności, ale też i całej społeczności Suwałki i Suwalszczyzny. Parafię tworzy dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt rodzin, które nie są w stanie udźwignąć ciężaru renowacji zabytkowego instrumentu. Jednak otwartość i życzliwość suwalskich luteran sprawia, że wokół idei renowacji tego instrumentu zgromadziła się grupa osób, które postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i ocalić ten wyjątkowy instrument. To są najstarsze w tym regionie organy, 170 lat blisko. W promieniu 120 km naprawdę starszych organów się nie znajdzie. Druga sprawa, to co też już tutaj było mówione, są to organy całkowicie produkcji polskiej. Zwykle powtarzam jako zagadka, jako ciekawostka, bo organy tak nie wyglądają na to, że mają tyle. Te organy mają 596 piszczałek oryginalnie i tyle będą miały. Jest to liczba kolosalna. Są to organy, które, na których można będzie po przeprowadzonej naprawie, remoncie, zagrać, jak to się teraz mówi, unplugged, czyli nie, bez energii elektrycznej. I one również będą naprawdę bardzo ładnie grały. Z tego wyjątkowego instrumentu można wydobyć dźwięk odpowiadający puzonowi, co w czasach, gdy organy powstały, należało do rzadkości. Sposobem na zdobycie środków pozwalających sfinansować renowację tego instrumentu są organizowane w kościele ewangelickim koncerty. Cieszą się ogromnym powodzeniem. Podczas ostatniego koncertu kościół był całkowicie wypełniony publicznością, która zachwycona prezentowaną tego dnia twórczością Leonarda Cohena chętnie sięgała do kieszeni i kupowała przygotowane cegiełki. Tak wygląda cegiełka.
jak widać, jest nazwa dźwięku, czyli każda cegiełka już jest tutaj indywidualna i bardzo specyficzna. Nie ma dwóch takich samych. No, oczywiście mamy tutaj jeszcze instrukcję, która mówi nam, co należy zrobić. No, oczywiście mamy przepisy o ochronie danych osobowych. Każda osoba może stać się matką, ojcem chrzestnym renowacji piszczałki, którą później będzie słychać. No dodatkowo oczywiście taka osoba, jeżeli ma takie życzenie, jej nazwisko będzie figurowało na tablicy pamiątkowej, która powstanie po remoncie organów. Zarówno proboszcz Dawid Banach, jak Artur Bychowski oraz wiele innych osób zgromadzonych wokół idei renowacji organów mówią, że artyści, którzy pojawiają się na koncertach, dowiadując się o celu koncertu, rezygnują z honorariów. Czasem wręcz grają za kolację, mówi Dawid Banach. Warto byłoby, abyśmy my, suwalczanie, coś zrobili dla tych organów.